Witam wszystkich. To jest Flint Essencja. Moim gościem jest Floral Bugs, który pochodzi z Bielska Białej, ale przyjechał do nas z Trójmiasta. Dokładnie tak. To nieźle cię porozrzucało po tej Polsce. No, troszkę mnie porozrzucało wzdłuż i wszerz. Ale miałeś taką potrzebę, żeby gdzieś tam od tej rodzinnej miejscowości oddalić się jak najbardziej na studia, czy po prostu tak wyszło? Kurczę, wiesz co, miały na to jakieś czynniki prywatne, duży wpływ, też jakieś decyzje podejmowałem właśnie przez znajomych tam, czy przez bliższe mi nawet osoby. No, ale koniec końców nie żałuję. Jednak taki wyjazd 700 km od miejsca, w którym mieszkam, to jest dużo większy przeskok niż na przykład wyjazd z Bielska do Katowic. No jest to tak, jest to duży przeskok, tak jak rozmawialiśmy, może nie pod względem języka czy kultury, tak, ale pod względem samej geografii. Dokładnie. Z pewnością, ale może ci się jeszcze nie znudziło, jak rozumiem. Nie, jeszcze mi się nie znudziło, jeszcze nie poznałem miasta, jeszcze dopiero się tak zadomawiam tam, chociaż już mogę powiedzieć śmiało, że czuję się tam może jeszcze nie jak u siebie, ale czuję się już tam na pewno dobrze, czuję się już tam komfortowo i czuję, że coraz bardziej zaczynamy być w tym klimacie. No tak, bo pisałeś chyba przy okazji życzeń sylwestrowych, że takich podsumowań rocznych, które się pod koniec roku robi, że 2020 był dla ciebie czasem dopasowań. Tak. I to było pewno jednym z poważniejszych tych dopasowań, ale chyba nie jedynym. Na pewno nie jedynym, jakby to był taki rok no, dużych zmian wbrew pozorom, no bo no jeszcze poza całym tym rapowym światem, no to ja chodziłem jeszcze do szkoły, ja zdawałem maturę i wiesz, wybór studiów, wyjazd, szukanie trochę siebie, to jednak są taki, to jest taki moment w życiu młodego człowieka, który jednak ma spore znaczenie i dla wielu jest trudny, nie? Jasne. Gdzieś słowem przedstawienia, bo tak zaczęliśmy bardzo szybko, gościmy tutaj artystę, który wiekowo jeszcze mało, 20 lat już skończone? Czy jeszcze nie, w sierpniu. No, czy jeszcze nastolatka gościmy tutaj, ale ten nastolatek już robi takie liczby na YouTubie, że wielu weteranów modli się o nie. Myślę, że po wielokroć. To też nie jest żaden debiut, tylko jest to zamknięcie właściwie trylogii sztuk, tak. Płyta Moja Sztuka. No i tym większe uznanie, że byłeś w stanie połączyć egzamin dojrzałości, egzamin na studia, a nawet już zaliczyć sesję, nagrywając w sumie dużo. W tym czasie, naprawdę dużo. Jak to się robi? No dziękuję ci po pierwsze za miłe słowo, po drugie ze studiami robi się to tak, że studia są online. Okay. A tak całkiem poza tym to uważam, że w momencie, kiedy masz swoją samodyscyplinę i wiesz, co jest dla ciebie priorytetem, gdzie dla mnie priorytetem jest muzyka, to jesteś w stanie znaleźć czas na wszystko, jakoś to rozsądnie połączyć. Jeśli nie jesteś w stanie się na przykład tyle uczyć, co pozostali studenci, to musisz po prostu kombinować i być sprytnym, nie? I jakoś zrobić tak, że jako jedyny będziesz miał test zrobiony wcześniej, czy coś takiego, nie? No, kwestia radzenia sobie po prostu. Spryt chyba jest też czymś, co się przydaje w rapie. Oj, jest. To na pewno jest ważny czynnik. No w ogóle życiowo, spryt jest ważny. To jest taka cecha, która jest istotna. No ale to nie sprytem twoja kariera stoi. No nie. Wydaje mi się, że jesteś jednym z tych młodych, który podkreśla, że nic nie przyszło mu samo i że na wszystko musiał sobie w pocie czoła zapracować. No tak. Chociażby to, że nauczyłeś się wymawiać pewną głoskę, której ja do dziś nie wymawiam. Po programie muszę się zgłosić na korepetycję. Przynajmniej dwóch moich kolegów będzie zainteresowanych. Ale to gdzieś nie jest jedyna rzecz, której musiałeś się przecież będąc młodym raperem nauczyć. Mhm. Ale od tej zacznijmy. Jak nauczyć się wymawiać niesławne R? Wiesz co, no ja z tym miałem bardzo długi problem i to był w pewien sposób mój kompleks, nie? Gdzie wszyscy, jak już byliśmy w podstawce, zaczynali przeklinać i jak ja przeklinałem, to wszyscy się ze mnie śmiali. No, a potem chciałem robić jeszcze w ogóle muzykę horrorcore. No, wyobraź sobie, że wchodzę na track i mówię, jestem hołą kołowcem. No, normalnie bo postrach, nie? Uwierz mi, wyobrażę sobie. Jak to zrobić? No wiesz co, ja chodziłem przez rok przede wszystkim do logopedy, nie? Gdzie w trakcie samego tego, no nie wiem, leczenia, no nie poczułem tej różnicy. Wiadomo, miałem tam ćwiczenia, które wykonywałem, ale nie poczułem tego. I tak naprawdę w momencie, kiedy sam się za to wziąłem,
To ruszyło to, nie? Tam gdzieś jest po drodze jeszcze ta niesławna historia z podcinaniem sobie samemu więzadełka, które też nic nie dało. Natomiast najwięcej mi dało to, że na przykład kiedy musiałem czytać coś na głos na lekcji, to robiłem to po prostu to R. W momencie, kiedy pani mi powiedziała, jak się to robi, starałem się to forsować na siłę. To brzmiało komicznie. Ludzie normalnie mieli polew, nie? Ale ja czytam i wiesz, i mówię rabarbar, nie? I tak na chama to forsowałem. I potem, kiedy zacząłem jeszcze nagrywać już po polsku, to tak samo w studio, że w momencie, kiedy miałem wyraz z R, to robiłem go na hamak, jak ta, jeszcze takim krzyczanym głosem i wiesz, to R brzmiało komicznie, ale już brzmiało jak R, a nie jako ły. I potem im więcej tego zacząłem używać, jak z kimś rozmawiałem tak samo, próbowałem forsować to ry, aż w końcu przyszło mi to naturalnie i któregoś dnia budzę się, coś tam sobie właśnie mówię chyba do mamy i mówię, o kurde, R. Oto ono. Oto ono, da się, nie? No i od tego czasu zostało, staram się tego pilnować i kiedy ćwiczę sobie dykcyjnie w domu, to też przykładam do tego uwagę. Słucham z zazdrością i podziwem, zwłaszcza, że to nie jest jedyne takie osiągnięcie, bo też gdzieś wspominasz o pani z zajęć muzycznych, która zarzucała ci brak poczucia rytmu. To teraz można ci wiele zarzucić, chociaż ja nie jestem jednym z tych, który by tutaj miał jakoś specjalnie wiele do wyciągnięcia, ale no poczucie rytmu gdzieś tam... Masz, no, rapowanie double tempo czy coś, to wszystko wychodzi ci niesamowicie sprawnie. Dziękuję ci. No, było tak. No, ja chodziłem do podstawówki muzycznej właśnie, gdzie na kształceniu słuchu, no, nie byłem co najmniej asem. Byłem, no, mogę chyba powiedzieć, że byłem jednym z najgorszych uczniów. Czy to właśnie z poczuciem rytmu, czy z czystością śpiewu, no, miałem z tym problemy, nie? I jakby już wtedy raczej byłem skreślany na straty, że muzyka to w ogóle nie dla mnie i jeśli tak, to bardzo dużo pracy trzeba włożyć, nie? I czy też właśnie mieliśmy taki przedmiot jak rytmika, to też nie była moja mocna strona, a widzisz, nie wiem, co miało wpływ na to, że to się zmieniło. Wydaje mi się, że fakt, że słuchałem po prostu bardzo dużo muzyki, słuchałem bardzo dużo rapu i rapowałem sobie przed lustrem, nie? Jak leciał Eminem, to ja chciałem być jak on, nie? Słuchawki na uszy przed lustrem, wiesz, rapowanka do lustra. I myślę, że w ten sposób się nauczyłem trochę właśnie poczucia rytmu, nie? No myślę, że Słoń jest takim gościem, który słabego technicznie rapera nie byłby w stanie podpisać. Oj jest... tak, to na pewno i dlatego też pamiętam, że było to dla mnie bardzo duże docenienie, bo po pierwsze to był mój idol tego czasu, no a po drugie wiedziałem, że to jest gość, który po prostu wie, co jest pięć, jeśli chodzi o technikę, nie? Tak, na pewno i też bardzo fajnie, że w tych czasach, które zdaniem wielu chodzą za czasy atechniczne, nie wiem, czy też do końca sprawiedliwie, bo zawsze się znajdzie kogoś, kto cały czas o to dba, no ale to jest taki gdzieś... jeden z ostatnich, który zawsze gdzieś tam będzie bronić takiej wizji swojego rapu i co więcej jest tym cholernie przekonujący. Jest. Słoń się zawsze wydawał takim gościem, który nawet tych, którzy nigdy nie słuchali dobrych rad, od niego akurat by posłuchali. Tak i pamiętam, że to była jedna z pierwszych rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, kiedy rozmawialiśmy. Jak Słoń mówi... to ty słuchasz. I no. to wiesz, to nawet nie jest teraz jakiś żart czy przytyk, tylko to jest naprawdę tak charyzmatyczny człowiek, że w momencie, kiedy on to przekłada jeszcze na rap, to ty po prostu siedzisz z zamkniętą mordą i słuchasz tego, co on ma do powiedzenia, bo ma w sobie tą charyzmę i to jest moim zdaniem świetna cecha rapera, który jeszcze posługuje się techniką, bo jeżeli masz tą technikę, to jest jedno, bo możesz ją sobie tam mieć, potrafisz to zrobić, ale nie wszystkich przekonujesz samą techniką, musisz jeszcze im powiedzieć, ej, to jest dobre, ja to potrafię, umiem i słuchaj tego teraz, bo tak się składa rymy, nie? I to jest moim zdaniem jedna z jego cech, które po prostu są kosmiczne, taka supermoc wręcz. No tak, ta Akademia BDF to trochę jak Akademia Lecha Poznań, no bo przecież co rok ktoś był opał tak. W Wilkach, potem do Wilków trafiłeś ty. Śmiało by można też brać, nie wiem, chociażby profesora Smoka czy Matiego Ważnego, to też, tak. też są zawodnicy, którzy sroce spod ogona nie wypadli, a to gdzieś to BDF działało też jako grono kolegów, czy raczej jako wydawnictwo, gdzie są różni ludzie popodpisywani, średnio sobie na co dzień wchodzą w drogę. Jak to powiem było? Ci tak, no, ze względu na to przede wszystkim, że jesteśmy z innych miast, to nie mieliśmy takiego codziennego przelotu, nie? No bo jednak to jest utrudnienie. Natomiast wszyscy, kiedy się poznawaliśmy,
od razu mieliśmy coś, co nas łączyło i moim zdaniem to była właśnie ta pasja do muzy i pasja do techniki. I wiesz, do dziś, ja nie wiem, jak na przykład chcę sobie oglądnąć horror, to piszę do profesora Smoka. Mówię, ej mordo, poleć mi coś, nie? Albo wysyłamy sobie czasami jakieś numery. Z Matim to samo. Czy ze Słoniem tak samo. Gdybym do niego zadzwonił w tym momencie i powiedział mu, kurde, brakuje mi jakiejś fajnej płyty do przesłuchania, jesteś mi w stanie coś polecić? To na pewno bym dostał listę od razu, nie? No i jeszcze jest Opał, z którym tak naprawdę mieszkaliśmy najbliżej i z którym łączyło nas najwięcej, o tyle, że grałem przed nim dużo, sporo supportów wcześniej i w ogóle byliśmy gdzieś tam bliżej. No i z Opałem mam na pewno najbliższą relację z całego BDF-u. Teraz no, bardzo dużo nas łączy, mamy bardzo wspólny przelot i uważam, że mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki mój najbliższy już kolega na granicy wręcz przyjaźni z BDF-u, nie? Jesteś gościem, którego nie da się zaszufladkować po featuringach, jakie ma na płycie, bo tu się dzieje bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Od Don Guralesco przez Dedisa po Tymka i Piotra Kartmana, czy nawet Kizo. Nie ma zbyt wielu takich płyt i cóż, no pogratulować, że udaje ci się tak różne kropki właśnie w ramach swojej nagrywki łączyć. No, po pierwsze to ci bardzo dziękuję, bo to jest dla mnie komplement. O tyle, że właśnie sporo osób już zaczyna mieć o mnie opinię osoby, która jest po prostu bardzo różnorodna, bardzo elastyczna w stylach. I dla mnie to jest coś dobrego, natomiast można to różnie odbierać, nie? Bo z jednej strony, tak jak mówił Paluch, nie ma takiego bitu, do którego bym nie sieknął. I teraz wiesz, gdy zaprosi mnie na gościnkę gwiazda popowa i wyśle mi, wiesz, luźny bit, to ja będę w stanie napisać jakiś poetycki, radiowy tekst. A z drugiej strony, kiedy zaprosi mnie Skid Vicious z Dope DOD, to ja jestem w stanie pocisnąć horrorcore, nie? Natomiast dla wielu ludzi może to być fakt, że nie mam swojego stylu. A to jest właśnie mój styl. Mój styl to jest po prostu różnorodność. Mój styl to jest elastyczność i uważam, że to jest cecha rapera, który jest po prostu, który ma swoje umiejętności, ma po prostu skille o tyle, że odnajdzie się wszędzie, nie? Jakby wiadomo, nie we wszystkim będzie to na najwyższym poziomie i mam brzmienia, na których czuję się najlepiej, na których wiem, że po prostu zrobię najlepszą muzykę i pokażę się z najlepszej strony, ale no, kurde, nie chcę też brzmieć jakoś zbyt dumnie, czy za bardzo się bragować, ale ciężko mi teraz pomyśleć o jakimś bicie, który bym usłyszał i powiedział, no nie ma opcji, że ja tu zarapuję, nie? Ale miałeś do tego smykałkę, czy to jest coś, co musiałeś wieloma godzinami ćwiczyć, właśnie freestylując sobie do bitów o różnych metrum? Kurde, wiesz co, uważam, że jednak zawsze talent w pewien sposób ma wpływ, ale ja byłem osobą, która sporo pracowała, no dużo pracowała, właśnie sporo freestylowałem, zaczynając oczywiście od boom-bapów, żeby się nauczyć wszystkiego, no i ja przede wszystkim bardzo dużo pisałem, bo ja zaczynałem w ogóle jeszcze od poezji, którą pisałem sobie od podstawówki dla zajawy, no i która jest ze mną tak naprawdę do teraz, więc uważam, że fakt, że zawsze miałem smykałkę do pisania, czy to wypracowań, czy właśnie poezji, czy jakichkolwiek prac z języka polskiego, na pewno miała na to wpływ. A fakt odnajdywania się na różnych brzmieniach, na różnych bitach, no to już była kwestia doświadczenia, które zdobywałem. No bo pierwsza płyta to były same praktycznie boom-bapy, wszystko podobne tempo, 90, maksymalnie 100-110 BPM-ów. A potem pojawił się w moim życiu HZDM i Run For East, którzy słyszałem, że robią trapy. W studio, gdzie ja nagrywałem, ja wchodzę tam i mówię, kurde, spróbowałbym się tu, nie? I położyłem pierwszą zwrotkę, mówię, okej. Okay. I zacząłem się, wiesz, eksperymentować. Tu trapy, tu afrotrapy, tu coś. I w pewien sposób zaczynało to iść coraz dalej i wraz ze wzrostem tych umiejętności coraz swobodniej się czułem na różnych podkładach. Nie? Tak, no jasne. Gdzieś wydaje mi się, że definicją stylu jest to, żeby móc go przekładać właśnie na różne tempa. No. Tak. Taki Method Man, niby uliczny raper z lat 90., a jak trzeba wejść na drum and bassy, to przecież się to jak to zły. Robi. Tak. Jasne, nie ma z tym żadnego problemu. Tak, tak samo pewnie. W drugą stronę, taki, nie wiem, Waka Flocka Flame. Mm. Pamiętam, jakim hitem był w ogóle jego wjazd freestyle'owy na boom bapy. Mm-hmm. Że ci wszyscy, którzy pluli na niego przez ten cały czas, byli tak zdziwieni, no, w tym poniekąd i ja,
że on tak umie, a umie tak dlatego, że jest po prostu dobrym raperem, a że trafiła mu się taka, a nie inna stylistyka akurat. Tak, tak. Nie znaczy, że ma się nie umieć dostosować. No właśnie, takie zaskoczenia to jest bardzo ciekawa sprawa, chociażby Lil Wayne, kiedy puszczał swój mixtape, nie? Gdzie on był jeszcze znany bardziej z tej grupy, która tam była, i w momencie, kiedy on zrobił ten mixtape swój pierwszy, gdzie on stał się liryczny, gdzie były punchline'y, nie? I nagle było, o kurde, gość potrafi rapować, nie? I uważam właśnie, że pokazywanie się z różnych stron, że zarazem może zrobić świetny love song, a potem zrobić numer, gdzie leci punchline za punchline'em, to jest mega fajna sprawa i to jest rzecz, która na pewno podkreśla umiejętności rapera. No tak, Ameryka oszalała na punkcie Lil Wayne'a gdzieś przy drugim tym mixtape'ie. Tak. Trzeci Carter to była w ogóle już światowa, światowy szał. A mi gdzieś chyba najwięcej, jeżeli chodzi o jego umiejętności, pokazał mimo wszystko czwarty Carter, który już był, miał punchline'y tej klasy i tam złożenia tej klasy, że najbardziej truskulowy łeb mógł wtedy przyklasnąć. Tak, znaczy takim... a smutne jest to, że wiele osób kojarzy Wayne'a właśnie totalnie nie jako lirycznego rapera, nie? W sensie moim zdaniem wynika to z braku pewnej wiedzy. Mhm. Ale jednak jest kojarzony właśnie bardziej z tym brzmieniem, z jego wyglądem, z jego aparycją, z jego głosem, a nie z tym, że to naprawdę był przekozacki rapper. No zresztą jest do teraz, nie? No ma taką szkołę punchline'u, że nie każdy musi go lubić. No tak. Tak jak Dwa Sławy u nas trochę. No tak, tak. No jest to na swój styl, nie? Albo to się lubi, albo nienawidzi. Ale bez dwóch zdań kozak. Mhm. To w ogóle w tym Bielsku Białym miałeś bardzo... Bielsku Białej. Boże. Wszyscy mają z tym problem. Tak, ja jeszcze, wiesz, niedawno byłem w Bielsku Podlaskim. Mm-hmm. Dziewczynę mam spod Białej Podlaskiej, więc mam milion jeden z problemów z tym. Nieważne. Ważne jest to, że w twoim rodzinnym miasteczku gdzieś dużo się rapowo działo, bo tak. Aż trudno uwierzyć, patrząc na ilość ludności, gdzie to jest na mapie, że przecież taki z jednej strony Usher ZDP, z drugiej strony producent klasy młodego, tak. Ale też Bober albo Astma. No także w szoku, może tam wam czegoś dodają do mleka. Właśnie nie mam pojęcia, ale już na jakieś takie nowsze projekty napisałem ostatnią linijkę, że połowa Bielska żyje hip-hopem, a drugie pół patrzy, jak to się robi, nie? Że naprawdę jest u nas ta kultura mocno zakorzeniona właśnie od Uszera ZDP, od Adeckiego, od Młodego, potem był Selfmade. No, było, w Bielsku zawsze był rap i od kiedy pamiętam, ten rap żył sobie dobrze. Jest sporo ulicznych raperów, Olaf PRP czy Michnik, ale zawsze był ten rap. I, no, myślę, że Usher był takim jednym z prekursorów na pewno, tam właśnie z Adeckim, kiedy tworzyli to duo, gdzie oni też mieli swój czas, że wydawali w Deal Gangu. No a potem pojawiło się też to pokolenie właśnie młodsze, czyli ja, czy Astma, no a w tym wszystkim jeszcze był Bober, który tak naprawdę pierwszy był znany tak szerzej, nie? No bo najpierw WBW, a potem ten debiut z jego płytą, już pomijając Narcyza, no to potem Poradnik Sukcesu i tak dalej, nie? No bardzo fajne jest to, że gdzieś mówisz otwarcie o tym, że masz tylko szacunek i sympatię do raperów ze swojego miasta. Absolutnie. I że gdzieś tam ani złego słowa na w tym kierunku. Absolutnie. Często gdzieś takie małe miasteczka mają tendencję do tego, żeby być rozsadzane od środka zawiścią, a to widać, tak. Nie jest ten przypadek. Nie, jakby ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że po co mamy, wiesz, pluć na siebie jadem, skoro możemy się wspierać, że dużo więcej nam to po pierwsze da, tak patrząc już całkiem zimno, a po drugie, no kurde, co ja mam powiedzieć, to są świetni raperzy, nie? Jakby nie będę się poczuwał tutaj przez, nie wiem, zazdrość, zawiść, czy przez to, że mi się wydaje, że jestem lepszy, gorszy. Jakby wszyscy robimy świetną muzykę, wszyscy reprezentujemy nasze miasto, więc fajnie, kiedy idziemy w tym razem, a nie kiedy każdy próbuje, wiesz, na siebie tak naprawdę tylko naskoczyć i róbmy to, nie? To jest hip-hop i gdyby coś było nie tak między nami, to by było coś nie tak, ale że, wiesz, nic się nie dzieje między nami, wszyscy jesteśmy raperami, wszyscy robimy to dobrze, znamy się wszyscy nawzajem, bo to jest małe miasto, no to po co się mamy w ogóle kąsać o nic, nie? No wiesz, patrzę na taki Przemyśl, to tam mam wrażenie, że front wojny przebiega przez środek miasteczka, więc to różnie bywa, ale to tym milej słyszeć, że gdzieś tam u was takich sytuacji nie było. Zresztą sam sposób, w jaki o tym mówisz, no pokazuje, że gdzieś tak nie mówiłby ktoś, kto miałby jakieś skryte urazy. Raczej.
raczej nie mówiłby w takim momencie w ogóle. Mówiliśmy trochę o przystosowywaniu się do różnych bitów, ale przecież gdzieś ty swoją przygodę z rapem zaczynałeś nawijając w innym języku. Tak. To jest w ogóle ciekawe i ten przeskok musiał być naprawdę trudny. No, ja w ogóle zaczynałem w języku angielskim właśnie ze względu na wadę wymowy, ponieważ w angielskim to R jest, można zmiękczyć, że nie brzmi to źle, nie? Że zrobisz horror, a nie horror. I to był powód, dla którego ja zaczynałem po angielsku, bo wiesz, tak strasznie to czułem, że mówię, ja to muszę robić. I nieważne, że będę to robił po angielsku, ja to muszę robić. No i przeskok był spory, ale uważam, że fakt, że pisałem po angielsku, bardzo mi pomógł w tym, jak piszę po polsku, ponieważ tam jest dużo więcej słów, które się rymują w taki sposób, że brzmi to po prostu dobrze, że brzmi to ciekawie, nie? I uważam, że mój sposób pisania po angielsku, gdzie ja się wzorowałem, wiesz, na technicznych raperach, na polski ma takie przeniesienie, że staram się tak składać rymy, żeby to też brzmiało, żeby nie dość, żeby był punchline, to żeby to jeszcze fajnie brzmiało fonetycznie, że na przykład zaczynają mi się rymy od tej samej sylaby czy coś, no takie zabawy, które robię już nieświadomie, nie? A brzmi to po prostu ciekawie i to na pewno jest duża część mojego stylu. Nie, no bo to też jest ważne, żeby traktować ten głos trochę jak instrument. Dokładnie. I ta tendencja do tego, że nasz rap bardzo często chętniej czyta się na Geniusie niż słucha, to też jest... nie jest coś do końca normalnego. Zresztą słyszałem o sytuacjach, gdzie raperzy zachodni, ten facet przez Griseldę właśnie wydany, Mahomie on się chyba nazywa, kazał zdjąć swoje teksty z Geniusa. No tam pewno powodów było wiele, ale myślę, że no jednym z nich było również to, że gdzieś no do cholery jasnej, no słuchać, co mam do powiedzenia, jak bawię się tym głosem i w ogóle tak słuchać, a nie czytać. No to jest jakby ciekawa sprawa i można tu w różne skrajności pójść, że zarazem wykorzystuje to Eminem, który po prostu wykorzystuje, wiesz, sylaby, schemat rymów do tego, że nie dość, że te przyspieszenia brzmią, to są jeszcze punchline'y, tak samo wykorzystuje to mumble rap, nie? Gdzie nie do końca jesteś w stanie wszystko zrozumieć, ale jednak oni tam bazują właśnie na artykulacji, na zmianach głosu, na tym, że to jest bardziej flow niż to, co masz do powiedzenia i można być przeciwnym, można być za tym, ale jednak modulacja głosu to też jest bardzo ważny skillset rapera, nie? Nie, oczywiście, gdzieś... chyba nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego podważać, ale ten fetysz tego, że gdzieś niezależnie od tego, jakbyś się głosem nie bawił, jak nie kombinował z sylabami, że ma być dobrze napisane, to w Polsce pokutuje i chyba pokutować będzie długo jeszcze. No myślę, że to jest takie nie do przeskoczenia, że u nas jednak ten rap może przez kwestię korzeni, że jednak dla słuchacza w Polsce bardzo ważny jest tekst dalej. I ważne jest, żeby to było napisane, żeby coś za tym szło i ludzie do dziś dzień pilnują się bardzo, jeśli chodzi o teksty, nie? Że zwracają uwagę na coś, wskazują to palcem. Myślę, że to młodsze pokolenia słuchaczy już nie tak bardzo, ale jednak ktoś, kto siedzi w rapie dłuższy czas, zwraca bardzo uwagę na to, co jest powiedziane w tekście, jak jest napisane i do czego w ogóle autor zmierza i co miał na myśli. A czy ty masz, jak myślisz o swojej karierze, poczucie, że sukces przyszedł do ciebie szybko? Wydaje mi się, że... Znaczy, kurde, na pewno jest to już sukces, nie? To nie powiem ci, że to jest koniec mojej drogi, bo to jest początek. Nie, no wiadomo. Natomiast uważam, że przyszło to stosunkowo szybko, o tyle, że... Tak naprawdę, nie wiem, po niecałym półtora roku, dwóch latach udało mi się dostać na kanał BDF-u z singlem Czemu Bugs, nie? Który był, no teraz jak na to patrzę, to nie jest w ogóle dobre. W sensie, no ma to swój klimat, nie? I punchline'owo jest spoko, melodia jest spoko, natomiast flow to jeszcze to nie było to. Ale miałem to szczęście właśnie, że szybko udało mi się dostać gdzieś, gdzie mogłem dotrzeć do szerszej liczby słuchaczy. I to uważam, że stało się stosunkowo szybko, że nie miałem tego długiego okresu, wiesz, wydawania w podziemiu, że mija 5 lat i kurde, zero, wiesz, odzewu pozytywnego, zero jakieś zainteresowania wytwórni, niczego, nie? Bo to zaczynało od brzmień trapowych czy typowo oldschoolowych, nie? Ale szedłem swoim stylem i opłaciło się to. Zastanawiałem się nawet, czy w momencie, kiedy zadzwonił ten telefon z Popkillera, nie miałeś gdzieś na końcu języka takiej odpowiedzi, że ej, no panowie, trzeba było dzwonić rok wcześniej, bo ty gdzieś już, rozumiem, że młody, no ale to już kawałek dyskografii masz,
po pierwszym milionie na YouTubie jesteś dawno, no w związku z czym taka refleksja mogła ci przyjść do głowy, ale mam wrażenie, że jednak nie przyszła. Znaczy, powiem ci tak, pojawiło się przez sekundę coś takiego, że okej, czyli teraz już dobrze. Na zasadzie, że w zeszłym roku wydaje mi się, że rozumiem, czemu to nie było wtedy. Dlatego, że może jeszcze był ten czas obserwacji, co się z nim dzieje, czy on dalej się kreuje, czy on się dalej rozwija, czy on będzie wydawał trzy płyty teraz takie same. Czy to jest dalej ktoś młody, kto próbuje innowacyjnych rzeczy, kto szuka nowego brzmienia, czy to już jest po prostu osoba, która miała swój moment i koniec i on zostaje już w swojej strefie bezpieczeństwa. W zeszłym roku, szczerze mówiąc, nie nastawiałem się na Popkillery. Miałem cichą nadzieję, że wiesz, że będzie ten młody wilk, bo był to tak jak, tak mi się wydaje, że dość szybki debiut na szerszą skalę, ale teraz patrząc z biegiem czasu, to jestem zadowolony, że stało się to w tym roku, ale nie miałem w ogóle w głowie, czy iść, czy nie iść. Po prostu wiedziałem, że tam pójdę, chociażby dlatego, że była to akcja, którą wcześniej oglądałem, wiesz, pokazywałeś te ksywki, mówię, kurde, fajnie, nie? W ogóle cała forma tego, że są cyfery, że można poznać tych ludzi, no to jest po prostu hip-hop i chyba najbardziej to mnie tym jarało. Nie liczyłem, że to mi, wiesz, przyniesie kolejnych 40 tysięcy obserwujących, tylko po prostu liczyłem, że poznam fajnych ludzi, nawiążę fajne kontakty, do tego spędzę fajnie czas, ponagrywamy fajną muzykę i będzie taka fajna hip-hopowa konkurencja, nie? Że każdy będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony na cyferze, każdy będzie chciał się, wiesz, lekko poprzepychać i totalnie się jaram całą akcją i wspominam ją miło do dziś dzień. I miałeś tego poczucia, że ktoś na ciebie patrzy nomen omen wilkiem, dlatego że to jest już ten, komu się udało i blokuje w związku z tym miejsce komuś, kto ma 200 wyświetleń od 5 lat i... Znaczy, kurde, nie. W ogóle nie miałem takiego uczucia i też takiego uczucia nie doznawałem na przykład od większego ode mnie Janusza Walczuka czy Shivasa, nie? Gdzie... Wiesz, Janusz już był osobą bardziej rozpoznawalną, może jeszcze nie rapowo tak, stricte. Tak, tak mi się wydaje, w sensie, kurde, nie wiem, może tak, może dla, nie. Dla mnie nie, no a to oczywiście okay. No trudne to, do zmierzenia. No gdzieś. Właśnie dużo osób tam miało różne podejście, jedni, że ja, jedni, że Shivas, jedni, że Janusz. Natomiast czułem absolutną równość wobec wszystkich i nie czułem w ogóle zawiści z żadnej ze stron, ani patrzenia z góry, ani patrzenia z dołu, ani próbowania podlizania się, ani próbowania, wiesz, dominacji kogoś. Po prostu spotkało się paru raperów i raperka i każdy próbował pokazać siebie z jak najlepszej strony, a w tym wszystkim trzymaliśmy się razem i po prostu czuliśmy się dobrze ze sobą i ja mam same pozytywne odczucia z tej akcji. Okej, no ogólnie rzecz biorąc, słuchając cię, nawet oczywiście biorąc pod uwagę to, że twoja tam macierzysta konwencja wydaje, wymaga bycia trochę niemiłym, bragowania, porównań o określonym ciężarze, to gdzieś tej pozytywnej energii jest od cholery, ale no gdzieś tam tą złą musiałeś wypluć na początku tej dyskografii, żeby teraz móc złapać ten luz. Myślę, że tak to musiało trochę działać. No i tak to zadziałało. Myślę, że nie był to do końca świadomy proces, ale w trakcie tworzenia pierwszej płyty właśnie bardzo towarzyszyły mi uczucia złości, uczucia chęci pokazania, udowodnienia czegoś komuś, jakby nie wiem komu, nie? Że po prostu, żeby wejść na scenę i opluć wszystkich, nie? Pokazać, a ten z tym ja zły i tak dalej, nie? Tak jak 50 Cent tym swoim numerem, gdzie nawijał, jak okradał raperów wszystkich, nie? Co potem go miał te 9 postrzałów i tak dalej. I ja właśnie chciałem być taki, nie? Że pokażę wszystkim, gdzie ich miejsce, wiesz, będę poprzepycham się tu i kurde, jakby było w tym mało w ogóle otwarcia na muzykę i było to takie bardzo pełne nienawiści, pełne złości, pełne jakiejś zawiści, że wiesz, że jak to jest, że inni robią liczby, a ten i ten nie robi i to było po prostu no, niszczące, to była negatywna energia, której wyzbyłem się razem z tą pierwszą płytą, bo przekułem ją w słowa. I wiesz, teraz słuchając tej płyty, to jestem świadomy, że tam są dobre linijki, że to są dobre punchline, ale tak sobie myślę, kurde, co ten chłop miał w głowie, o co tu w ogóle chodzi, nie? Co to jest za człowiek, nie? No trochę tak gdzieś może być i fajnie, jeżeli płyta jest tym miejscem, które właśnie pozwala ten balast zrzucić, bo
nie ukrywasz, że to właśnie na mojej sztuce jest najwięcej ciebie ze tak. wszystkich dotychczasowych płyt. Tak, absolutnie jest tu najwięcej mnie. Jest to taka pierwsza płyta, gdzie odważyłem się może w większej ilości utworów poruszyć jakieś wydarzenia z mojego prawdziwego życia, powiedzieć o konkretnych osobach, opowiedzieć o sobie ze strony, o której nie opowiadałem ani w wywiadach, ani tym bardziej na trackach. I uważam, że to była płyta bardzo ważna dla mnie. Na pewno nie jest to koniec mojego rozwoju brzmieniowego, bo kiedy tworzyłem tą płytę, myślałem, tak, to jest to, złapałem swoje brzmienie, nie? A w momencie, kiedy już byłem w okresie wydawniczym, no stwierdziłem, nie, to jeszcze nie jest w 100% twoje brzmienie, ty jeszcze się szukasz, nie? Natomiast uważam, że było to dla mnie ważne o tyle, że przełamałem tą barierę, że okej, staję przed wami praktycznie nago, opowiadam wam moją historię i co z tym zrobicie, to już jest wasze. Czy mi w to uwierzycie, to już jest wasza sprawa. Ja wiem, jak było i kładę linijki z świadomością, że to, co nawijam, się stało. Zawsze jak słyszę coś takiego z ust raperów, zawsze jak są po płycie bardziej osobistej, to od razu dochodzę do wniosku, że to jest coś, co jest, abstrahując od tego, że no potrzebą duszy, ale to jest również coś, co jest natychmiast docenione przez odbiorcę i co, mówiąc już tak trochę cynicznie, się też opłaca. Mhm. Że gdzieś im bardziej bezpośrednio, im mniej tabu, im więcej człowieka w człowieku, tym też ludzie chętniej ku temu idą. Tak, zgadzam się. Autentyczność wciąż wygrywa moim zdaniem i albo jesteś naprawdę autentyczny, albo potrafisz stworzyć taką kreację, która na tyle przekonuje ludzi, że oni to biorą za autentyk, nie? Ja wybrałem tą opcję, że po prostu się otwieram i mówię o tym, jak było, jak jest. Jeśli ci się to nie spodoba, trudno, nie uwierzysz w to, trudno. Tak było, tak jest, ja o tym opowiadam. I czuję się z tym dobrze, czuję się z tym komfortowo. No to był tak naprawdę pierwszy raz, kiedy na dwóch czy trzech kawałkach podczas rapowania naprawdę załamał mi się głos, nie? Załamał mi się głos, pojawiły mi się łzy w oczach i mówię, czekaj Forest, chwila. Daj mi chwilę, podejdę za chwilę znowu, nie? I nie doświadczałem tego wcześniej, nie? I uważam, że to było coś wyjątkowego, bo to było nowe, nie? Nie miałem tak, kiedy tworzyłem starsze kawałki, tylko serio, rapowałem. I był taki moment, kurde, ta linijka trochę waży, nie? ale bardzo się cieszę, że znalazły się tam te linijki, które tyle ważyły. No tak, i jeżeli mamy takie utwory, gdzie linijki trochę ważą, z automatu utwory trochę ważą, to przypomina mi się wtedy Bonson, który mówi, że no już w sumie wiele lat minęło od Lepiej nie pytać, ale zawsze jak to jest grane na koncertach, to ściśnięte gardło, kiedy wychodzisz do ludzi, jest czymś, co występuje. I kurczę, no gdzieś to jest duży kapitał, żeby mieć takie utwory, które z każdym koncertem przypominają ci o tym, kim jesteś. To jest bardzo duża rzecz. No to jest wielka rzecz i jakby uważam, że to jest o tyle piękne, że to jest w pewien sposób tatuaż, który robisz ze względu na to, że to jest zbiór twoich przeżyć i przelewasz to na ten jeden kawałek i to jest też taka przypominajka, nie? Że kurde, pamiętaj o tym, że kiedyś też było tak, nie zapominaj, nie wiem, skąd jesteś, nie zapominaj, co przeszedłeś. Jeśli to jest jakieś, wiesz, turbo złe zdarzenie, jasne, wyrzuć je ze swojej głowy, ale miej świadomość, że to się stało, nie? I dlatego, no, nie ma linijki na tym albumie, który bym żałował. I wiem, że kiedy wrócę do tego albumu za 5-6 lat, przesłucham go sobie, to stwierdzę, okej, pamiętam, tak było, tak się działo i teraz może patrzę na to inaczej, ale wtedy to były uczucia, które mi towarzyszyły. To były uczucia, które chciałem wylać, które chciałem wykrzyczeć, wyśpiewać, wypłakać, whatever, nie? No bo to też można odnieść trochę mylne wrażenie, że jesteś gościem, który miał to życie wyjątkowo proste przez to, że gdzieś no, nie było konfliktu w mieście, przez tak. to, że podkreślasz, że relacje z rodzicami są dobre, że zawsze mogłeś na nich liczyć, tak. No ale też chyba nie bez powodu, kiedy mówisz o swoim 19-letnim życiu, to pada też metafora taka jak 19 blizn po biczach, tak. Że tam nie wszystko wcale było tak różowo, jakby się mogło, co po niektórym, którzy znają cię od wczoraj, wydawać. Jasne, no to jest, wiesz co, no bardzo mylnie patrzymy na osoby na przykład z dobrych domów, osoby, które odniosły sukces, patrzymy na nich przez różowe okulary i mamy takie w głowie pewną lampkę, że okej, to u niego jest na pewno wszystko git, nie?
Może ja nie miałem problemów tego typu, że ja nie miałem co jeść, nie? Że ja musiałem, nie wiem, sprzedawać narkotyki, żeby mieć na jedzenie, czy nie miałem taty alkoholika, matki narkomanki, tylko miałem kochający dom tolerancji, gdzie zawsze mogłem być sobą i gdzie zawsze mieliśmy za co jeść i jeszcze po drodze mogłem spełnić jakieś tam swoje zachcianki. Natomiast no, moje życie nie obyło się, wiesz, bez pewnych problemów. Moje życie to nie były cały czas różowe rzeczy, nie? To myślę, że jak w większości żyć na ogół przejawiały się motywy no, smutku, jakiejś śmierci, rozłąk, bólu i dużo, dużo różnych ciężkich problemów. Też nie twierdzę, że miałem najgorzej na świecie, bo absolutnie nie miałem. Tylko po prostu no, podziało się wiele rzeczy, o których myślę, że ludzie nie wiedzą, których nie pokazuje też do końca ludziom. No i parę z nich zostało poruszone właśnie na tym krążku, który tam leży. Mhm. I to jest takie pokazanie trochę tej drugiej strony, że tak, jestem wesołym, pozytywnym gościem, jestem raperem, który składa punchline i tak dalej, ale swoje też widziałem i swoje też przeżyłem, nie? I wiesz co, też możesz być dobroduszny i życzyć ludziom dobrze, ale z tych zielonych warzyw w rapie będziesz robić guacamole i gdzieś ten diga w tobie też gdzieś tak cały czas ma się zupełnie nieźle. Także jestem miły, ale nie naskakuj na mnie, nie podchodź za blisko, bo tak mogę ugryźć. No, więc tak naprawdę to, co powiedziałeś, to jest idealne podsumowanie, bo ja staram się wychodzić z takiego założenia, że jeśli ktoś jest w porządku dla mnie, jestem w porządku dla niego. Do każdej osoby staram się podchodzić z takim samym szacunkiem, z wyrozumiałością, bo to, jak on się zachowuje, może wynikać ze stresu czy z sytuacji, w której obecnie jest życiowo, i staram się nie oceniać w ogóle przez pierwsze wrażenia. Natomiast w momencie, kiedy ktoś atakuje pewne rzeczy, które są dla mnie ważne, które są dla mnie istotne, wbija jakieś szpileczki, no to nie mam problemu z tym, żeby się odwrócić i powiedzieć: ej, jesteś pewny, że tego chcesz? Wiadomo, nie mówię tu o jakiejś przemocy, tylko chodzi mi stricte o rap, nie? Że jeśli ktoś mi powie: nie, ty nie umiesz szybko nawijać, no to stanę przed nim i zrobię mu double tempo takie, że nie będzie wiedział, o co chodzi. Jeśli ktoś mi powie, że nie umiem już składać punchline'ów, to mu nagram numer, gdzie każda linijka będzie punchline'em i będzie musiał się zastanawiać przez następne 3 dni, o co w ogóle chodzi. I jest we mnie, wiesz, jeszcze ta agresja, którą uwielbiam w rapie. No zawsze mi się to podobało, czy to Onyx, czy Dope D.O.D., czy chociażby z Polski, Słoń. Zawsze mnie to pociągało i podobało mi się to, więc to jest we mnie, ale nie wyklucza to tego, że mogę być pozytywnym i uśmiechniętym typem, który totalnie nie szuka konfliktów, bo to też warto zaznaczyć, że pomimo tego pazura w sobie, ja nie jestem osobą w ogóle konfliktową. Ja się wolę dogadać, spotkać, porozmawiać, niż toczyć jakieś bezsensowne wojny, które są tak naprawdę tylko wampirem energetycznym. Nie, oczywiście. Często też ludzie, którzy na przykład walczą na ringu w klatce, są tymi ludźmi, którzy na co dzień w życiu mają najwięcej luzu. Dokładnie. Gdzieś tak wyżywają się na swoim polu, a potem tak mogą być, wiesz, wychillowani, laidbackowi. Tak, i to jest super porównanie, bo ja często, jak właśnie staję przed mikrofonem z zamiarem nagrania takiego numeru, to jest dla mnie takie wyjście do klatki, nie? Że teraz się sprawdzasz, teraz lecisz przyspieszenie, potem lecisz punchline, potem lecisz jakąś zmianę wokalu, no i już, i potem, wiesz, a w przerwie między tymi nagrywkami, gdzie tam ciśnie naprawdę hardkorowo, to ściągasz słuchawki i śmiejesz się ze swoim producentem, że przejęzyczyłeś, nie? I to się da połączyć i można być zarazem człowiekiem, który ma w sobie ten pazur, a być pozytywnym, uśmiechniętym typem, nie? Jasne, jasne. A zdarza się tak, że znajomi rapowi albo na przykład rodzina, słysząc twój numer, mówi ci, że: Jezu, no nie znaliśmy cię takim. Co tu się właśnie wydarzyło? Wiesz co, kurde, mam wrażenie, że wokół siebie mam już takie osoby, które po prostu były ze mną od początku, które znają mnie też prywatnie i raczej się to nie zdarza. Jakby wiedzą, że tam jest, wiesz, ten potwór gdzieś ukryty i że to jest jednak dalej muzyka, nie? Że ja na co dzień nie biegam z piłą mechaniczną i nie rozcinam ludziom głowy na pół, czy nie chodzę po ulicy pijany, spinając się do ludzi innych, tylko że to jest po prostu coś, co jest we mnie, co jest częścią mnie. I co też jest jakoś związane z moim życiorysem. Natomiast chyba jeszcze nie nagrałem takiego numeru, żeby ktoś mi powiedział: ej, ja cię nie poznaję, kim ty jesteś, nie? Wiadomo, to się może pojawiać w komentarzach, nie? Że: Jezus Maria, śpiewasz na autotune, kim ty jesteś? ale z moich bliskich raczej nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, że: ej, nie, to nie jesteś ty, to jest w ogóle jakaś kreacja, to jest w ogóle coś, co nie jest z tobą zgodne z twoją naturą, nie? Mhm. Z
widać, że poza tym całym luzem, gdzieś w żaden konflikt rapowy w 2020 się nie wdałeś, natomiast nasz kraj był w stanie zdenerwować cię na tyle, że zabrałeś stanowisko w tematach, których często raperzy, zwłaszcza młodzi, chętnie unikają. Mhm. Krótko mówiąc, nasz rząd nie może liczyć na twoje poparcie i uznanie wobec jego działań. Absolutnie. Ja nie uważam się też na tyle osobą oczytaną i która ma na tyle wiedzę, żeby teraz ci się wypowiedzieć o tym jakoś głębiej, szerzej, ale na pewno uważam, że nie jest to rząd dla młodych, nie jest to rząd dla ludzi, którzy cenią sobie wolność, nie jest to rząd dla ludzi, którzy cenią sobie siebie, swoje wartości, którzy cenią tolerancję i otwartość i ciągle i niezmiennie 8 gwiazdek. Tak, 8 gwiazdek u mnie też cały czas na sztandarach. No i gdzieś powiem ci, że byłbym rozczarowany branżą jako taką, gdyby puściła to wszystko mimo uszu, bo nie ukrywajmy, że duża część podjętych działań była jak plucie im do jedzenia. No, to tak, jest... absolutnie. I dlatego cieszę się, że dużo osób właśnie mainstreamowych, takich naprawdę z dużymi zasięgami, też zajęła stanowisko, też przemawiała do swoich słuchaczy, gdzie mają bardzo duży wpływ na to, że nie bali się tego i uważam, że jako branża hip-hopowa zrobiliśmy sporo, aczkolwiek moglibyśmy jeszcze troszkę bardziej to popchać, bo jednak hip-hop ma bardzo, bardzo duży wpływ teraz, jest tak naprawdę drugim popem, ale i tak jestem dumny, że tak powiem, z kolegów z branży i ogółem z całego hip-hopu, że postawił jednak kreskę, mówią, nie, tu się kończy nasza wolność, tu się kończy wolność nas, naszych kobiet, tu się kończy w ogóle normalność, nie? No też bardzo fajnie widzieć, że jest gdzieś właśnie kres cierpliwości tych najbardziej cierpliwych i w momencie, możesz być oczywiście apolityczny, ale w pewnym momencie, kiedy polityka zaczyna ci się pięściami dobijać do drzwi, dokładnie, nie daje ci spokoju, no gdzieś też nie możesz udawać, że nic takiego się nie dzieje. Dokładnie. I dlatego uważam, że komentarze ludzi, którzy na przykład krytykują raperów za to, że nie wypowiadają się na tematy polityczne, a w przypadku tego wybuchu, który mieliśmy w Polsce, zaczęli być przeciwni, zaczęli protestować przeciwko rządowi, że i pojawiają się komentarze, że nie powinni się wypowiadać, skoro są apolityczni, bo nie mają na tym wiedzy, o tym wiedzy. Ale w momencie, kiedy już chamsko twój rząd puka ci do twoich zarobków, do twojego domu, zagląda ci do łóżka, czy patrzy ci w miskę i pluje do ryżu, no to kurde, no to co ja mam zrobić? No może nie znam się na ekonomii, ale znam się na tym, że jestem wolnym człowiekiem i czuję, kiedy kraj, który powinien mnie wspierać, tak naprawdę działa na odwrót. Może nawet nie tyle co kraj, co rząd. No nie. Come on, nie? Tak, jasne. Tu gdzieś po raz drugi, no to nie był czas, żeby siedzieć cicho i gdzieś myślę, że branża zdała jednak w pewien sposób egzamin. To chyba z Hot 16 Challenge drugim weszła ta fala niezadowolenia. No może gdzieś tam też ciut cynicznie myśląc w momencie, kiedy też raperzy poczuli na własnej skórze finansowe skutki wszystkiego tego, co się działo. Mhm. A czy ty... Gdybyś mógł wybrać sobie czas na przestrzeni dziejów, w którym chciałbyś być aktywny artystycznie, to byłyby to dokładnie te lata? Bo gdzieś tam nawet czasem wizerunkiem potrafisz nawiązać do gdzieś tego, jak wyglądało się trochę wcześniej. Masz nawet taki wers o tym, że gdzieś jako ten stary dżentelmen czułbyś się zupełnie przyzwoicie. No czułbym się bardzo przyzwoicie. Bardzo, nie wiem, podobały mi się czasy chociażby, nie wiem, czy to międzywojenne, czy podobały mi się, jeśli chodzi o hip-hop, stricte lata 90-2000. Natomiast ja znam te dwa tak naprawdę okresy czasu tylko i wyłącznie z filmów i literatury. I to nie do końca zawsze historyczne. Więc ja mam bardzo wybielone patrzenie na to i nie wiem, czy chciałbym być wtedy twórcą, bo jakby okej, w latach, nie wiem, 80-90, gdybym nagrał kasetę, to prawdopodobnie słuchaliby wszyscy z mojego osiedla, bo nie byłoby nic innego.
Natomiast czy to by było tak łatwe, jak na przykład jest teraz? Nie wiem. Czy w latach 20., 30. mógłbym tworzyć? No wątpię. I jakby to wszystko jest super fajne na filmach i w literaturze. Natomiast ja jestem szczęśliwy, że żyję w czasach, gdzie po pierwsze mój dom pozwolił mi na to, żeby tworzyć. Po drugie mój kraj pozwolił mi na to, żeby tworzyć i możliwości były takie, a nie inne, że mogłem pójść do studia, nagrać coś, co nie było cenzurowane i puścić to do niezależnego serwisu streamingowego, gdzie mogło być przesłuchane przez każdego i ocenione obiektywnie. Więc nie wiem, czy chciałbym tworzyć w innych czasach, bo najzwyczajniej w świecie nie do końca znam realia i cieszę się z tego, co mam. No jasne, że tak. Gdzieś ta sytuacja, gdzie możesz od razu mieć feedback do kawałka, gdzie możesz momentalnie wypuścić w świat coś, co przed chwilą nagrałeś, to musi być strasznie satysfakcjonująca dla artysty sytuacja. Co mnie jeszcze ciekawi, czy gdzieś ta rozpiętość, którą masz w tematach, w stylistykach, bo gdzieś jest dużo, chociażby na właśnie mojej sztuce, bity potrafią skręcić w bardziej folkową, bardziej elektroniczną stronę. Tematycznie, no to tak jak wspominaliśmy, dzieje się dużo i czy gdzieś jest to twoje założenie twórcze, do którego musisz się trochę przymusić, że no Bugs, musisz się rozwijać, musisz być różnorodny, musisz się wyprowadzać ze strefy komfortu, czy to jest coś, co wychodzi naturalnie, instynktownie i zupełnie nie jest postanowione? No, to jest moim zdaniem w 100% instynktowne, ponieważ tworząc tą płytę, nie miałem konceptu takiego pełnego na nią, chciałem tylko, żeby była moja. I tworząc tą, jak i zarówno poprzednią płytę, działaliśmy na zasadzie, że ja przyszedłem do studia, mówiłem Forrestowi, Ran Forrestowi, żeby nie mylić z Forrestem, wiadomo, innym producentem, co chcę osiągnąć muzycznie, czy jak ma to brzmieć, jakieś, puszczałem mu pewne sugestie, on siadał, robił, ja pisałem tekst. I pisałem dokładnie to, co miałem w tym momencie w głowie. Jeśli to był ciężki dzień, to pisałem o czymś, zaczynałem pisać o czymś, wiesz, cięższym, przypominałem sobie pewne rzeczy, rozliczałem się z nimi, pisałem o nich. Kiedy to był dzień, kiedy byłem wkurwiony i chciałem, wiesz, pokazać światu, że a teraz ja, nie? To robiłem taki numer. Kiedy to był dzień, że byłem szczęśliwy, to robiłem numer o tym, że jestem szczęśliwy. I uważam, że to, że właśnie współpracuję z Ran Forrestem, znanym tam jako Formani podpisany, uważam, że to jest dla mnie bardzo rozwijające, ponieważ tworzymy taką pewną symbiozę, że to nie jest tak, że ja stoję nad nim i mówię mu dokładnie, co ma być, tylko w pewien sposób daję mu też wolną rękę i przez to ja też muszę kombinować, wiesz, tekstowo, kombinować z flow. Pracujemy razem nad brzmieniem, którego jeszcze nie było. Czy to już jest ta płyta? Nie wiem. Czy to będzie następna? Nie wiem. Ale wiem, że tworząc tą symbiozę jesteśmy w stanie osiągnąć coś naprawdę dużego. Sytuacja, w której producent jest twoim dobrym ziomkiem i to nie jest pierwsza płyta, którą wspólnie robicie, chyba też sprzyja temu, żeby było odważniej, żeby było bardziej emocjonalnie, żeby było bardziej osobiście. Bardzo, ze względu na to, że czujesz się po prostu dużo bardziej komfortowo, bo w momencie, gdybym teraz miał zacząć pracę z nowym producentem, z osobą, której nie znam, no to wiadomo, przeskoczyłbym to, nie? Jakby jestem artystą i mam prawo mówić, co tylko zechcę. Natomiast tutaj mam jeszcze ten komfort, że wiem, że kiedy na przykład zaśpiewam i będzie to brzmiało fatalnie, to mi producent mi to powie, nie? I najwyżej się pośmiejemy we dwójkę, ale nie będzie tak, że on będzie cicho, a potem ja wyjdę ze studia i wiesz, i będzie Jezus Maria, co to jest za w ogóle leszcz, nie? Tylko mam świadomość tego, że jemu też zależy, że on też chce, żeby to brzmiało, że tworzymy to razem, nie? Bo producent to jest, no, gigantyczna część muzyki, no, nie powiedziałbym, że nawet czasami więcej niż 50% niejednokrotnie. I to daje ten komfort, że po prostu pracujesz z człowiekiem, który nie jest tam po to, żeby siedział z zegarkiem i patrzył, dobra, masz jeszcze godzinę, wychodź, poproszę 120 zł, nie? Tylko to jest osoba, która współtworzy z tobą, to jest taki, wiesz, drugi organ i w momencie, kiedy razem działacie, to funkcjonuje to 3 razy lepiej i kiedy zależy obu stronom, to efekt jest naprawdę co najmniej dobry. No, się nawet zastanawiam, czy właściwie ta osoba, która tylko wyśle jakiś gotowy beat raperowi, żeby na nim nawinął, zasługuje na słowo producent. Czy nie wystarczyłoby wtedy określić go mianem beatmakera? Bo gdzieś tam producentem jesteś chyba właśnie wtedy, kiedy jesteś w stanie usiąść z MC i coś wspólnie wypracować. Dokładnie, zgadzam się w 100%, że
jesteś jakby, są producenci, którzy też są beatmakerami i jak najbardziej możesz być, wiesz, producentem, który współpracuje stricte z jakimś raperem i wtedy jest producentem, ale przy okazji robi sobie jakieś paczki, które wysyła gdzie indziej i to jest już taki bardziej beatmaker, nie? Natomiast właśnie moim zdaniem w słowo produkcja wchodzi już też właśnie jakieś realizacja wokalu, coś, dopowiedzenie, podpowiadanie, wspólna praca po prostu, żeby była chemia producer i MC, dokładnie tak jak mówisz. Tak w ogóle, to wydaje mi się, że nie każdego producenta wypada tak nazywać, no bo jeżeli po prostu wysyłasz komuś bity pocztą, on nagrywa i jest po sprawie, to to jest dla mnie beatmaker, nie producent. I jeżeli nie spędzasz czasu z raperem, wspólnie czegoś nie wypracowujecie, no to w ogóle trudno mówić o procesie producenckim. No przynajmniej ja tak mam. Absolutnie się z tobą zgadzam. Jakby w samo słowo producent, nie? Czyli to musi być coś związanego z produkcją. To nie jest tylko produkcja bitu, który wysyłasz, tylko to jest produkcja całego numeru. I to jest moim zdaniem coś naprawdę, co udało nam się wypracować z Ramforistem, z Formaniem na świetnym poziomie, bo czuję po prostu, że jest wspólne zaangażowanie i że on chce coś więcej i tak jak mówisz, jeśli to jest tylko wysłanie paczki bitów, to absolutnie nie znaczy, że ta osoba to jest jakiś zły beatmaker, to może być przegenialny beatmaker. Natomiast nie do końca moim zdaniem się to kwalifikuje na producenta. Nie mówię też teraz, że producent jest wyższy niż beatmaker, żeby, wiesz, nikogo nie urazić, tylko po prostu producent to jest dla mnie osoba, która pracuje z tobą nad całym kawałkiem, która ci podpowie, która w momencie, kiedy wymyślasz na przykład melodię na refren, mówi, nie, to jest za proste, nie rób tego tak, zrób to na przykład w ten sposób. I we dwójkę dochodzicie do konsensusu, pomagacie sobie nawzajem, że w momencie, kiedy on tworzy beat, ty piszesz tekst i mówisz, kurde, wiesz co, nie, ten flecik, który jest za wesoły, zmyjmy to, nie, albo daj go oktawy niżej, albo daj go oktawę wyżej. I to po prostu producent to jest taka osoba, która trzyma pieczę tak trochę nad całym kawałkiem, gdzie często raper, wiesz, a to tu przyspieszenie, tu zrób to, nie, a producent właśnie będzie to tak zebrać w sensowną całość i powyciągać z tego co najlepsze. I moja współpraca tak wygląda, że w momencie, kiedy ja mówię Formaniemu, jaki ma być beat, to on robi taki, jaki chciałem, tylko że 3 razy lepszy, nie? I cały efekt numeru potem jest dla mnie turbo zadowalający. Nie, no to musi tak wyglądać i to musi też być niesamowicie fajne dla gościa, który nawija, jak ma jakiś pomysł w głowie, a producent właśnie nie tylko jest go w stanie z niej wyciągnąć, bo wiadomo, no gdzieś raper, producent mogą mówić zupełnie dwoma innymi językami, tak, zwłaszcza jeżeli jest jeszcze różnica w jakimś wykształceniu muzycznym czy czymś takim. A tutaj nie dość, że tak jak chciałeś, to jeszcze lepiej, to musi być super zadowalająca opcja. I tak sobie nawet myślałem przed tą rozmową, do czego taki Floral Bugs może dążyć, to teraz już mi gdzieś przed chwilą o tym powiedziałeś, że to jest ta chęć wypracowania zupełnie własnego stylu, którego wcześniej nie było. To jest to, do czego dokładnie dążycie. To jest to, do czego dążymy, to jest po prostu zrobienie czegoś historycznego, że pamiętam, że w momencie, kiedy ogłoszono mnie młodym wilkiem, ty napisałeś o mnie takiego posta, gdzie pamiętam, że to dla mnie było takie, o kurde, że powiedziałeś, że wierzysz, że mogę być tym raperem, który dostarczy jakąś przełomową płytę. I to mnie turbo zmotywowało, bo ja sam wierzę, że jestem takim raperem. Jakby, tak jak już wspominałem wcześniej, nie mówię, że to jest ta, nie mówię, że to jest następna, nie mówię, że to są za następne dwie, ale wiem, że to jest ta droga, na której jestem. I strasznie inspirujące jest na przykład dla mnie w tym wszystkim chociażby seria na Netflixie Ewolucja hip-hopu, nie? Gdzie no, masz historię każdego stanu, który tak samo dążył do osiągnięcia swojego brzmienia, nie? Czy to Bounce w Nowym Orleanie, czy w Atlancie Trap, nie? I właśnie chciałbym być taką osobą, o której się będzie wspominało za parę dziesiąt lat, że on i jego producent zrobili coś, czego nie było, że to był przełom w rapie, że to nie musi być jakieś wymyślenie nowego efektu na autotune, tylko żeby po prostu to było takie brzmienie, że schemat rymów plus taki beat, plus taka treść, plus taki refren, to jest ten styl, nie? Że ludzie będą wpisywać w YouTube Floral Bugs type beat. Rozumiem, o co chodzi, nie? Myślę, że już pisują. Znaczy już jakieś tam są, nie? Ale żeby to był tak charakterystyczny styl, taki sznyt, że ludzie będą mówić, że nikt czegoś takiego wcześniej nie zrobił. I wierzę, że jestem na drodze do tego.
No tak, też wracając na chwilę do tego Hip Hop Evolution. Wiadomo, tam o Nowym Jorku nie dowiedziałem się jakoś specjalnie wiele, ale odcinki o Oakland, odcinki o Nowym Orleanie, to była uczta. I tak. Też poczucie, duże poczucie ulgi, jak pewne rzeczy w głowie nagle zaczynają ci się lepić i ta muzyka pod każdym względem zaczyna być harmonijnym procesem. I to też zawsze jest dla mnie bardzo miłe, jak w polskiej muzyce coś się dzieje na tej zasadzie, że nagle producenci czy raperzy zaczynają czerpać z nalepy, z zauchy, bo to powoduje takie ukorzenienie się czegoś, co było, no nie ukrywajmy, przeszczepione i właśnie staje się zrozumiałym, czytelnym łańcuchem ewolucji. Dokładnie, jakby świetnie moim zdaniem w tych odcinkach pokazane jest to, że osoby, które szukały tamtych nowych brzmień, czerpały ze wszystkiego, co najlepsze z poszczególnych elementów muzyki, nie? Czy to z muzyki rdzennej, czy z muzyki, która była gdzie indziej, nie? Że oni w Nowym Jorku robią to tak, to my zrobimy z tego, weźmiemy coś, co nam się podoba i zrobimy to lepiej. A stąd weźmiemy coś, co nam się podoba i też zrobimy to lepiej. I takie właśnie, tak jak mówisz, harmonizowanie się, nie? Że to wszystko jakoś sobie płynie, to wszystko ma jakieś swoje flow i wszystko się w pewien sposób łączy. I to jest przekozacka sprawa. No, byłoby super też, gdyby się trafiło takie hip-hop evolution europejskie, bo oj tak. To też zwłaszcza myślę, że już raperzy w twoim pokoleniu, dla nich czerpanie ze scen europejskich, czy to niemieckiej, czy to francuskiej, nawet scen wschodnich, jest równie naturalne, jak to czerpanie ze sceny amerykańskiej. Absolutnie i uważam nawet, że teraz rap europejski ma znacznie większy wpływ na tworzenie muzyki w Polsce, bo po prostu w końcu ten rap europejski doszedł do większego głosu i też jest to nam bliższe kulturowo po prostu, bo nie oszukujmy się, różnica kulturowa między nami a Stanami Zjednoczonymi jest spora i jednak łatwiej nam się identyfikuje z brzmieniami europejskimi, z brzmieniami niemieckimi, francuskimi, whatever, gdzie też na klipach widać, że ci ludzie są, nie wiem, nawet chociażby podobni do nas, że noszą rzeczy, które też możemy zobaczyć na ulicy, że budynki na ulicy wyglądają podobnie do tych, które my widzimy. I wydaje mi się, że to kulturowo jest po prostu bardziej zbliżone do nas. Mogę się mylić, ale przez to teraz na przykład niemiecki rap ma gigantyczną influencję na polskie brzmienia, nie? Duże przełożenie, tak. Wielka Brytania też większe, bo z opóźnieniem rzuciliśmy się na ten grime, ale w końcu się to wydarzyło, a jak rzuciliśmy się na grime, to i przy okazji na UK Drill. Tak. No też wszystko to, co przechodzi z Afryki przez filtr, czy to francuski, czy brytyjski, jest mega, mega świeżą rzeczą i myślę, że z tego będzie dalej czerpane. Jasne, że tak. A gdzieś już tak dążąc do końca naszej rozmowy, ale to też jest rzecz, która mnie frapuje, zwłaszcza jak patrzę na wydawnictwa takie jak Lekter, jak Bump 12 Bartokata, to widzę, że tam zaczyna bardzo wielu raperów, którzy jak trochę obrosną w piórka, padają łupem czy to któregoś z majorsów, czy to z któregoś z naszych już branżowych potentatów. Jestem ciekaw, jak będzie z tobą. Czy byłbyś skłonny dziarać sobie Braindead Familia for Life, czy raczej nie szedłbyś tak daleko w tego typu deklaracjach? Kurde, mam wydziarane w paru miejscach FG na ciele i Floral Gang for Life, tego jestem pewny. Natomiast jeśli chodzi o Braindead Family, jestem to zgodnie wdzięczny i będę, bo od tego zaczynałem i wiem, że nasze stosunki zawsze będą dobre i ja będę zawsze pomagał chłopakom, chłopaki będą zawsze pomagać mi. Jesteśmy jedną ekipą. Czy wiesz, czy ja jestem osobą, która by teraz przeszła do Majorsa, czy jestem osobą, która by przeszła do jakiegoś większego labelu? Nie wiem. Powiem ci, nie wiem o tyle, że no, co mam ci dużo mówić? No myślę, że już się domyślasz, że są pewne propozycje, nie? No, jasne. Ja bym dzwonił na ich miejscu. I to jest dla mnie bardzo duża rozkminka, nie? Bo jednak moim marzeniem jest budowanie swojego i pracowanie na swoje, ale z drugiej strony jakieś umowy dystrybucyjne wcale mi tego nie odbierają, nie? Ale to są już takie tematy mocno biznesowe i po prostu bardzo dużo muszę przemyśleć, ale jestem pewny, że Floral Gang is for life i nie wiem, czy teraz byłbym w stanie wejść do jakiejś nowej ekipy i krzyczeć ich imię przed FG. Nie, teraz to powiedziałem na głos i nie. Nie byłbym w stanie tego zrobić. Nie byłbym w stanie teraz dołączyć gdzieś i mówić, że
To jest dla mnie ważniejsze niż moje FG, nie? Choćby to był największy potwór marketingowy, na pewno bym chciał wtedy z tego korzystać, natomiast no, nie czułbym się z nimi bardziej związany niż z moją ekipą, którą tak naprawdę w tym momencie tworzę ja i moi ludzie, nie? To też jest śmieszne, bo jak jesteś tam gdzieś na dole, to zastanawiasz się, patrząc na tych potentatów, jak to jest, że im jest zawsze mało, że nie są w stanie zadowolić się tą ilością hajsu, która starcza im na przyjemne życie, tylko chcą więcej i więcej, tak właściwie w imię czego? No, jak jesteś na górze, to już chyba trochę inaczej wygląda. No, powiem ci, że to jest bardzo ciekawy proces. Rozmawiałem o tym zresztą ze swoją dziewczyną, która kiedyś mi zadała takie mądre pytanie. Kiedy będzie stop, nie? Ja sobie mówię, kurde, nie wiem. W sensie, w momencie, kiedy już zaczynasz osiągać, ja zaczynając muzykę, myślałem, że w momencie, kiedy ja się będę mógł z tego utrzymać, tak normalnie, to ja będę zadowolony. Ni hu hu. W momencie, kiedy zarobisz pierwsze pieniądze z muzyki, moim zdaniem tam dopiero się zaczyna droga i wyścig, nie? Że tak naprawdę, kiedy będziesz miał już, nie wiem, auto, to będziesz chciał mieć dom z autem. Kiedy będziesz miał dom z autem, to będziesz chciał mieć dom z basenem i autem. Kiedy będziesz miał dom z basenem i autem, to będziesz chciał mieć, kurwa, dom z helikopterem, nie? Zwłaszcza, że to jest trochę tak, że gdzieś ocenia się często, niestety coraz częściej, ludzi właśnie poprzez to, ile zarabiają. Tak. Że to jest ten wyznacznik tego, kim jesteś w świecie rapu. Nie pozytywne recenzje. Nie ilość message'y od ludzi, którzy piszą ci, że jesteś dla nich ważny, tylko właśnie te domy, tak. Samochody. To jest moim zdaniem wielki wpływ social mediów, na który ja też się w pewnym czasie złapałem, że wiesz, ja followuję tam bardzo dużo raperów, chociażby z Niemiec, nie? I tam co chwilę masz na story, że oni są w innym kraju, jeżdżą innym samochodem, w towarzystwie pięknych dziewczyn obwieszczeni złotem. No i masz takie, kurde, no to ja w sumie jeszcze nic nie osiągnąłem, nie? A w momencie, kiedy się zatrzymasz na chwilę i pomyślisz o tym, że jak bierzesz jakiegoś ziomala do studia i on jest podjarany, że on może być w studio, to ty zaczynasz wtedy doceniać i pomyśleć, kurde, jesteś na takim miejscu, w którym nie jeden małolat by sobie oddał rękę, żeby być, nie? I co, i nie docenisz tego? Jakby złotym środkiem dla mnie jest docenianie to, czego masz, ale dalej chcesz więcej. Jakby niech to trwa, bo to z tym idzie rozwój, że im więcej chcesz, tym bardziej się rozwijasz, tym bardziej pracujesz, ale pamiętaj o momentach, w których się zatrzymasz i powiesz, okej, kurde, fajnie, spełniam marzenia, jestem w miejscu, gdzie naprawdę wiele osób może pomarzyć, żeby być. Tak, zwłaszcza, że mówimy o scenie, gdzie nie jest wcale rzadkością sytuacja, że ktoś wypala się, zanim zdąży się rozpalić na tobie. No, zgadzam się z tobą, bo myślę, że sam nawet to troszkę odczułem, że w momencie, kiedy zaczynasz z tego naprawdę realnie zarabiać, to pojawia się na tobie trochę taka presja, żeby zrobić jednak coś, masz podświadomie, że wiesz, a kurde, coś może pod trendy, może coś takiego bardziej przystępnego. I tu jeszcze nawiązując właśnie do naszej rozmowy o Hip Hop Evolution, świetnie pokazuje to odcinek o mixtape'ach, że w momencie, kiedy artyści robili płyty, wiadomo, sprzedawały się, ale bardzo dużo ludzi zaczynało doceniać artystów dopiero w momencie, kiedy słyszeli ich mixtape'y, bo tam po prostu nie było tej presji, że to idzie do ludzi, że to idzie, wiesz, na szeroką skalę, do radia czy gdziekolwiek. I moim zdaniem właśnie tego czasami nam brakuje, takiej czystej zajawy, że po prostu siadasz i nie myślisz o tym, ile osób to usłyszy, nie myślisz, kto to usłyszy, tylko robisz po prostu 100% to z zajawy, nie? I rzucasz takie linie, jakie chcesz i nie masz w ogóle z tyłu głowy nic za nic. O twoją zajawkę jestem akurat dziwnie spokojny. I słusznie. Dziękuję bardzo, to była Flintesencja, moim gościem był Floral Bucks. Dziękuję pięknie.